Jacek Kuć. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Jacek Kuć. Moi drodzy, nigdy nie pijcie z wieśkiem. Nigdy. Mi się czasem zdarza. I Wiesław, pomimo iż bardzo często chodzi pijany, to jednak myśli trzeźwo. I nauczył mnie jednej rzeczy. Powiedział: Jacku, punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia bądź patrzenia. Nawiązując do pytania o bałaganie i do tego, co przekazał mi Wiesław, wszystko zależy od tego, na jakim etapie naszego życia się znajdujemy. Jeżeli jesteśmy małymi brzdącami, to taki bałagan na biurku praktycznie nie ma dla nas żadnego znaczenia. A nawet traktowany jest przez nas jako forma zabawy. Natomiast kiedy jesteśmy starsi, mamy dzieci, które mają bałagan na biurku, patrzymy na to troszeczkę z innej strony, a mianowicie ze strony obowiązku. Ale myślimy też sobie, że będąc tymi dziećmi paręnaście lat wcześniej, że to przydało naszemu życiu kreatywności. Że ten bałagan na biurku, te porozrzucane klocki Lego, te porozrzucane lalki Barbie, które dziewczynki ubierają, a chłopcy składają z klocków budowlę, czynią nasze dzieci kreatywnymi, więc będąc dorosłymi, przymykamy oko na ten bałagan robiony przez nasze dzieci. Kiedy jesteśmy już, kiedy nastaje jesień naszego życia i na biurku z reguły nie pojawia się bałagan. Dlaczego? Ponieważ nasze życie jest już wtedy uporządkowane. Czyli nasza kreatywność troszeczkę zamiera. Dlatego wracając do odpowiedzi na pytanie, tak, bałagan na biurku jest przejawem kreatywności, ale tylko kreatywności w latach najmłodszych. Dziękuję.